dynamiczny, tylko 6,9 punktu zabrane. No, przy niskiej prędkości 85 km na godzinę bardzo ciężko skoczyć daleko. To już z kolei Klemens Leitner, Austriak. Dobry skok. Widzieliśmy tą szarą linię. Ona teoretycznie wyznacza odległość, którą należy uzyskać, aby awansować do drugiej serii. 128 metrów. Tyle skoczył Leitner. Jeśli chodzi o warunki, dość dobre, bo straci 15 punktów. Zatem będzie przed Pawłem Wąskim, no ale, ale Polak wciąż na pewno w grze o drugą serię. Klemens Leitner.